Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. roszczeń majątkowych, relacji chińsko-amerykańskich czy o naszej młodej demokracji. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. No i tutaj pan Paweł Golianek powiada tak. Szanowny panie redaktorze, czy istnieje jeszcze szansa na odwrócenie zgubnych dla Polski skutków amerykańskiej ustawy 447 JAST? Czy nasi umywani przywódcy postawią wabank, krzykną głośno nie, wydadzą na przykład orędzie do narodu, sprzęgną siły z Kościołem katolickim i rozpętają kampanię antyroszczeniową, zaczynając od ustawy sejmowej? Czy naród polski przejdzie obok tego faktu obojętnie, jak gdyby nigdy nic? Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. No, wydaje mi się, że to taki scenariusz, który tu pan nakreśla, jest zbyt piękny, żeby był prawdziwy, bo takie zachowania to mogłyby nastąpić już w 2018 roku, kiedy ta ustawa znalazła się w Senacie i w Izbie Reprezentantów Kongresu. Gdyby rząd i pan prezydent i rząd taką zdecydowaną postawę zaprezentowali, to być może nie doszłoby do jej uchwalenia, a w każdym razie nie w takim stachanowskim tempie, że przez aklamację i tak dalej. A być może, że też pan prezydent Trump by się zreflektował, czy podpisywać tę ustawę, czy nie. No ale nic takiego się nie stało. Co więcej, teraz, kiedy raport sekretarza Smanu już został przekazany Kongresowi i tam jest taka wzmianka, że Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, która właśnie nie wprowadziła u siebie kompleksowego ustawodawstwa, to kompleksowe ustawodawstwo nadałoby żydowskim roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej, tak zwanej pozory legalności. No to jak Polska nie zadośćuczyniła do tej pory temu, no to Kongres na pewno coś obmyśli, jakieś środki, żeby Polskę tutaj podkręcić. Więc myślę, że raczej rząd będzie wyciszał sprawę, dopóki tylko będzie mógł, no a potem to już będzie za późno. Będzie wymyślał takie różne rozrywki zastępcze, na przykład kiedy sprawa tego raportu no, pojawiła się, to co się stało? Okazało się, że pan Antoni Macierewicz puścił w Sejmie film, z którego wynikało, że tam dwa wybuchy były na pokładzie Tupolewa, a nie jeden. Jak dalej, to myślę, że na tym się nie skończy. Pojawią się trzy wybuchy, albo może cała seria. No dlaczego mielibyśmy sobie żałować tych wybuchów? Już jak się tam wybuchło, to niech wybucha, ile tam chce. Także raczej jestem pesymistą co do tego. Wydaje mi się, że no, takim sprawdzianem intencji rządu będzie ten obywatelski projekt ustawy antyroszczeniowej. Jeżeli on zostanie tam w zamrażarce sejmowej, no to będzie znaczyło, że nikt nic nie chce zrobić. Pan Darek Feller. Szanowny panie redaktorze, komu według pana służy rozdmuchiwanie kwestii związanych z postulatami środowisk LGBT? Czy to może być zasłona dymna dla wprowadzenia ustawodawstwa umożliwiającego realizację roszczeń żydowskich? No, zasłona dymna zawsze się przyda, ale ja bym prosił, żeby nie używać tego skrótu LGBT. W języku polskim są słowa sodomia, gomoria, rozpusta, wariaci i tak dalej. I to są, każdy to rozumie, bo LGBT to jest takie słówko narzucone nam przez te środowiska i jeżeli my zaczniemy posługiwać się językiem narzucanym przez naszych wrogów, no to będziemy w końcu myśleli takimi samymi kategoriami, dlatego przestrzegam przed tym. Wydaje mi się, że to oczywiście może być, ale wydaje mi się, że nie jest na to skierowane, bo taki nacisk w tym kierunku jest również w innych państwach. No i to jest w moim przekonaniu
element rewolucji komunistycznej. Rewolucja komunistyczna między innymi polega na destrukcji wszystkich organicznych więzi społecznych. No i to właśnie Sodomia, Gomoria, tam wariaci się do tego znakomicie nadają. Potem oczywiście zostaną spędzeni batogami z barykad, te wszystkie dziewuchy, to tam zostaną zarażone syfilisem i na tym się skończy cała tu walka o równouprawnienie. No, ale na razie jest to potrzebne, tym bardziej, że stary grandiarz finansowy żydowski Jerzy Soros daje na to pieniądze. Ja nie przypuszczam, żeby w Polsce było aż tylu zboczeńców. To nie wierzę w to. Chociaż mogę się mylić oczywiście, ale nie wierzę, żeby aż tylu zboczeńców było w Polsce. A tymczasem i część to są zboczeńcy, ale część druga to są ludzie, którzy za pieniądze tam udają zboczeńców i wykonują zadania, tak jak na przykład te dziewuchy rozwydrzone, które tam te flagi sodomickie poumieszczały na pomnikach. Pan Michał F. Witam, panie Stanisławie, i mam pytanie. USA powoli stacza się w chaos. Może to dobry moment, aby podpisać Volkslistę chińską i uciec przed 447? No nie jest to dobry moment, bo właśnie Polska podpisze, przypuszczam, że 8 sierpnia, jak będzie tutaj pan Pompeo, podpisze umowę o zwiększeniu kontyngentu amerykańskiego w Polsce, więc to nie jest dobry moment, żeby Volkslistę chińską podpisywać. No myślę, że to już jest passé, że tutaj Amerykanie teraz nie wypuszczą nas, że tak powiem, ze swojego przyjacielskiego uścisku. No i to o takich rzeczach to trzeba było myśleć wcześniej, a teraz to jest niestety to tylko język polski, to warto zwrócić na to uwagę, że tylko język polski stworzył takie makabryczne wyrażenie marzenia ściętej głowy. O, właśnie coś takiego to jest przykład. Pan Jarosław Tkacz. Szanowny panie Stanisławie, nawiązuję do pana wypowiedzi o Kasi, z którą przegrał pan proces. W odmętach internetu jedyne informacje to takie, że była więziona i gwałcona przez księdza, a pan mówi, że przez ten cały czas chodziła do szkoły i może wynikać z tego, że była kochanką tego księdza. Czy może pan wskazać źródła tych informacji? Długo szukałem w internecie i nie znalazłem nic, co by mogło nawiązywać do pana słów. Pozdrawiam serdecznie. No nic dziwnego, że pan nie znalazł, bo ja te informacje wszystkie czerpię z uzasadnienia, jakie sporządził Sąd Apelacyjny w Poznaniu do wyroku zatwierdzającego to milionowe odszkodowanie dla Hermenegildy Kociubińskiej, no i dożywotnią rentę. Ona, nawiasem mówiąc, chciała 3 milionów złotych i dożywotniej renty, jeśli dobrze pamiętam, na poziomie 3,5 tysiąca miesięcznie. No ale tutaj sąd uznał, że to nie przesadzajmy. I tam w tym uzasadnieniu jest rekapitulacja wszystkich ustaleń dokonanych również przez sądy karne w Stargardzie Szczecińskim i w Szczecinie, które rozpatrywały sprawę karną przeciwko temu księdzu. I bardzo charakterystyczne jest to, że on, ten ksiądz, został oczywiście skazany, ale tylko na 4 lata więzienia, dlatego że sądy, jeden i drugi, nie dały wiary tym oskarżeniom o tym, że ta Hermenegilda Kociubińska była więziona, że była gwałcona. Po prostu to nieprawda, no i tyle. Ja, takie jest źródło tutaj moich wiadomości. Myślę, że to jest źródło miarodajne. A że w internecie tego nie ma, no to przecież Hermenegilda Kociubińska nie będzie się tym chwalić. To przecież to, kiedy ja o tym powiedziałem w rozmowie z panią Moniką Jaruzelską, tam był adwokat, ten drogi pan mecenas podobno zareagował na to. Także nie ma żadnego interesu, żeby to propagować. Pan Michał F. Witam, panie Stanisławie, i mam pytanie. A, to już było. Przepraszam bardzo.
Pan Wacław Paweł. Szanowny panie Stanisławie, jedno pytanie na kanale na temat, tutaj jest podany link, były ambasador Polski w Japonii, profesor Jacek Izydorczyk, opowiada prawdę o tym, jak postępuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli totalna granda, a na dodatek szefem jest niejaki pan papież. Przez Ży, no to tak, to rzeczywiście tak się pisze to nazwisko, który wydaje się mieć władzę nad prezydentem oraz całkowitą bezkarność w dowolności swojego postępowania. Czy konklawę, które wybrało tego papieża, może być jądrem ciemności, czy też zgnilizna sięga w nieskończoność i nie ma dna, jak salon, co nie ma podłogi. Złote powiedzenie pana Stanisława, prawdziwa perełka z góry. Dziękuję za komentarz i nieustająco życzę jak najlepszego zdrowia. Dziękuję za życzenia. No, szkoda, że to nie jest mój wynalazek, ten salon, co nie ma podłogi, ja tylko to cytuję. Już nawet nie pamiętam za kim, ale to też uważam, że to jest bardzo dobre określenie, ale nie będę tutaj sobie przypisywał autorstwa. Natomiast co do konklawy, no proszę pana, to jest ilustracja tego, że nasza młoda demokracja ma charakter fasadowy, że tam za kulis, tam stare kiejkuty wszystkim kręcą przy pomocy agentury, którą sobie stworzyły jeszcze za PRL-u i potem kontynuowały przez kilkanaście lat, a może do tej pory kontynuują werbunki agentury i przy pomocy tej agentury kręcą. A w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jeszcze jest taka specyfika, że to wyszło na jaw, bo to jak z ministrem został ten Radosław Sikorski, no to w pewnych środowiskach zapanowało zaniepokojenie, co to teraz będzie, ale Gazeta Wyborcza już następnego dnia uspokoiła wszystkich zaniepokojonych, że to nieważne, kto jest prezydentem, bo Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje ekipa skompletowana przez profesora Bronisława Geremka. A kto skompletował profesora Bronisława Geremka? No to nawet nie śmiem się domyślać. Powiem tylko jedno, że jak ekipa ta skompletowana przez Antoniego Macierewicza Złowrogiego znalazła teczkę Bronisława Geremka w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to tam były tylko okładki. No bo przedtem w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych buszowała Komisja Michnika. No i myślę, że tam wszystkie kompromaty zostały wyniesione i myślę, że to tak właśnie wygląda, że to jest to konklawe, które pana papieża i tam innych takich dygnitarzy trzyma. Ja tak pół żartem, ale pół serio napisałem kiedyś taką rozmowę między panem Pipermanem i panem Biberglansem. No i tam właśnie Piperman i Biberglans dają do zrozumienia, że tu oni jako czekiści, to oni tu wszystko zza kulis. No i między innymi o Radosławie Sikorskim jest, że tam Radosław Sikorski, jak został ministrem, to pięknie wiązał krawaty w gabinecie, ale powiada ten pan Piperman, o trzeciej przychodził taki jeden, co tam na portierni siedzi i mówił: no panie Sikorski, do roboty, podpisujemy papiery. A Biberglans mówi: jak to pan do ministra tak mówił? A ten mówił: on nie takich sadzał na nodze od stołka. No i pan Sikorski zresztą też początkowo był zaskoczony, że on tak ma podpisywać jakieś papiery bez czytania i chciał je czytać. A ten jemu mówi tak: pan chcesz czytać? Pan umiesz czytać? Może jeszcze ze zrozumieniem, co? A po co pan masz czytać, jak starsze i mądrzejsze już to przeczytały? Także siadaj panu tutaj, podpisz i tyle. Także tak to wygląda funkcjonowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niestety. Pan Marcin Kozłowski. Co tam, panie, w polityce? Stare kiejkuty trzymają się mocno. A teraz na poważnie, to drugie pytanie. Panie Stanisławie, czy możliwe, że jest w Polsce oprócz tych trzech stronnic jeszcze jedno małe brytyjskie, którego przedstawicielem był pan Wincent Rostowski? No myślę, że jest, bo przypomnę, co tu się niedawno wydarzyło. Otóż kiedy Izba Lordów wydała taką opinię bardzo krytyczną wobec Polski z
powodu niezadośćuczynienia przez nasz nieszczęśliwy kraj żydowskim roszczeniom majątkowym, to ambasador Wielkiej Brytanii kazał pani Elżbiecie Witek, marszałkini sejmowej, zdjąć z porządku dziennego projekt ustawy o restytucji mienia. No to musi być stronnictwo też brytyjskie. Dlaczego? Małe, może być całkiem spore. Tyle tylko, że nie rzuca się w oczy, tak jak tam na przykład stronnictwa amerykańsko-żydowskie czy pruskie, bo w tym brytyjskim to być może są tacy inteligentniejsi ludzie. No najgorzej to wygląda stronnictwo pruskie, bo to same matoły tam są. Aż się dziwię, że nasza złota pani nie zrobiła jakiegoś tam trzęsienia ziemi, ale być może to tak jak w towarzyszu Szmaciaku, nie w towarzyszu Szmaciaku, przepraszam, w Carycy i Zwierciadle. Tam caryca Leonida zastanawia się, dlaczego Kissinger, tu jak Kissinger przyjechał i mówi, zachodzim w z podgornym kolą, co ciągnie go do naszych dam. To przecież barachło i chłam. A może oni takie wolą? Być może, że z jakichś względów nasza złota pani woli takich właśnie, jak wielce czcigodny poseł Pupka, czy wielce czcigodny poseł Łajza, no czy inny tam wielce czcigodny poseł, nie wiem jaką tam dokładnie, Kurwiński, czy jakoś tak się nazywa. No w każdym razie, proszę Państwa, tak to wygląda. Na tym, tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel, no i do zobaczenia w cykielu następnym. Panie dyrektorze, jestem ciekawy Pana zdania na temat Trójmorza, ale w kwestii troszeczkę innej niż Pan tutaj podjął ten temat, a mianowicie spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej z Izraelem. Tam wprowadzał do Grupy Wyszehradzkiej państwo Izrael premier Orban. Jeśli chodzi o kwestie również państw Trójmorza, to interesuje mnie Pana opinia na temat tego, że te państwa dopuściły do siebie również Niemcy w charakterze może nie członka, ale uczestnika. Wiemy już, że minister spraw zagranicznych Niemiec również tam się pojawił. I to jest jedna taka rzecz. To może ja najpierw odpowiem na to, bo potem zapomnę, o co Pan pytał. No rzeczywiście to jest sytuacja bardzo dziwna, że państwa Grupy Wyszehradzkiej wyznaczyły sobie rendezvous akurat w Izraelu, który w ogóle nie należy do Grupy Wyszehradzkiej i w ogóle nie leży w Europie Środkowej, tylko na Bliskim Wschodzie. Być może dlatego, że wiedzą coś, o czym my jeszcze nie wiemy. Wiedzą coś, że Izrael może nie bezpośrednio, ale pośrednio stanie się głównym rozgrywającym w Grupie Wyszehradzkiej. No, to jest niestety możliwe, zwłaszcza gdyby te roszczenia zostały zrealizowane, to właśnie tak będzie. Izrael pośrednio stanie się głównym rozgrywającym Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o Niemcy i ich uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, proszę Państwa, no, musimy wrócić do 2017 roku, do lipca 2017 roku. I do 45-minutowej rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadziła z panem prezydentem Dudą nasza złota pani. Nie wiem, co mu tam powiedziała. Rzecznik rządu niemieckiego pytany o to powiedział, że rozmowa dotyczyła praworządności w Polsce, ale on więcej nie powie, bo nie ma w zwyczaju ujawniania treści poufnych rozmów. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że pan prezydent Duda, jako jedyny chyba polityk z krajów Grupy Wyszehradzkiej, wyraził radość z tego powodu, że Niemcy się tutaj przyłączyły. Więc było to dla mnie zdumiewające, ale jak sobie przypomniałem tej rozmowie telefonicznej, to już tak bardzo się nie zdumiewałem. Proszę bardzo. Chodzi mi jeszcze o kwestię nacisków na zwrot mienia żydowskiego. Jakie jest Pana zdanie na temat tego, co twierdzi w tej chwili
w zasadzie to ta 447 też tak w ogóle zupełnie nieważna. W kontekście, czy Pan potwierdza to w kontekście tego, jak zachowała się m.in. Szwajcaria, która w tych migach, w momencie, kiedy zagroziły Stany Zjednoczone sankcjami na banki szwajcarskie, że te nie będą mogły prowadzić działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, od razu wypłaciły na rzecz instytucji właśnie żydowskich kilka miliardów dolarów, jeśli dobrze pamiętam. 1,5 miliarda, kwotę dziesięciokrotnie wyższą od wartości depozytów, jakie były na tych martwych kontach. Tak, dziesięciokrotnie wyższą. Proszę Państwa, no nie zgadzam się z panią Georgettą. Ona chyba mówi to, co mówiła, powiedziała w celu uśpienia opinii publicznej w Polsce. No to trochę dziwacznie brzmią takie słowa w ustach ambasadora Stanów Zjednoczonych, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawy bez znaczenia, a prezydent je podpisuje. No tak nie jest. Sens prawny ustawy 461 sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby między innymi Polska te roszczenia zrealizowała. I Stany Zjednoczone mają bardzo wiele instrumentów. No pan wspomniał o Szwajcarii. Polska jest jeszcze bardziej wrażliwa na te instrumenty. Więc trąbtadrackie deklaracje, proszę Państwa, byłem kiedyś w Denver, Colorado. No i tam rozmawiałem z takim starszym panem inżynierem, górnikiem, który opowiadał mi, jak ta branża górnicza funkcjonuje w Ameryce. O, prowadzą interesy na całym świecie, bo to jest potężny przemysł. No i tam on mi opowiada, a to, a to tamto. I w pewnym momencie tak jako rzeczy zwyczajnej, nie żeby mnie tam zepatować. Mówi, wie pan, czasami niektóre rządy to nam tam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. No to jasne, że... Znaczy nie on oczywiście, tylko CIA. No przecież po to jest, żeby to robiła. I ma bardzo dużo instrumentów. No a nasi umiłowani przywódcy jeszcze sami wpadają w pułapkę własnej propagandy. Pan minister Błaszczak zaoferował, że Polska zapłaci za... Zresztą pan prezydent Duda też, że Polska zapłaci, sfinansuje budowę Fortu Trump. No to teraz Stany Zjednoczone już tam, nie tam z kręgów rządowych, ale z takich politycznych kręgów, że jak Polska nie zrealizuje tych roszczeń, to nie będzie Fortu Trump. Rozumiem, że to gdyby Stany Zjednoczone miały sfinansować budowę tego przedsięwzięcia, no to wtedy moglibyśmy się martwić. Ale to my mamy sobie kupić tę zabawkę. Także no, sami się podkładają. Dla mnie to jest niepojęte. Nie wiem, dlaczego to robią. Znaczy domyślam się, że istnienie rządu tego, tak jak istnienie rządu poprzedniego wisiało na cienkiej nitce poparcia niemieckiego, to istnienie tego rządu wisi na cienkiej nitce poparcia amerykańskiego. I wszyscy doskonale wiedzą, że jeśli by coś poszło nie tak, to zostaną zdmuchnięci jak gromnica w jednej chwili. W jednej chwili. To bardzo dobrą ilustracją tego jest pani Anna Fotyga, już mało kto pamięta tę panią, ona była ministrem spraw zagranicznych, a później był pan Waszczykowski. I z tego, co oni sami mówili, to można było odnieść nieodparte wrażenie, że ich suwerenność jako ministrów spraw zagranicznych nie przekracza drzwi ich gabinetów, bo korytarze już są eksterytorialne. I tak jest przez cały czas. I tak jest przez cały czas. Więc Polska jest znacznie bardziej podatna na te rozmaite naciski. Zresztą stwarza dodatkowe jeszcze okazje do naciskania niż Szwajcaria. Dzień dobry. Chciałem zapytać pana, jak wyobraża pan sobie proces przejmowania terytorium państwa polskiego przeliczego? Znaczy,
chodziłoby mi oczywiście tutaj hipotetycznie o taką codzienność, jak to wpływa na takie, jak mogłoby to wpływać na takie miejscowości, bo inaczej się słucha tego o, na temat jakichś tam kamienic w Warszawie, gdzieś tam, no mimo wszystko z perspektywy tutaj Wielkopolski jednak tak nieco bardziej abstrakcyjnie, ale to się mogłoby przełożyć na takiego typowego Polaka z małej miejscowości, tak to... Proszę pana, bardzo prosto sobie wyobrażam. Otóż przy roszczeniach takiego, o takich rozmiarach nie wystarczy nawet przekazanie zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych. Nie wystarczy przekazanie udziału w spółkach Skarbu Państwa. Jeszcze trzeba sięgnąć do innych zasobów, czyli nieruchomości. To wystarczy zmiana tytułu własności. Nie oznacza to wcale, i myślę, że tak by nie było, żeby polscy posiadacze takich nieruchomości byli z nich rugowani. A po co? Wystarczyłoby ich oczynszować i tyle. Musieliby po prostu za nie płacić. No. Z żywego niewolnika ma się więcej pożytku niż z niewolnika martwego. Czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam był rozdział poświęcony kalkulacji takiej, jak, ile Rzesza miała korzyści z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazało się, że bardzo niewiele, mniej niż 5 marek na osobę. Tych ludzi było bardzo dużo, więc to w liczbach bezwzględnych było sporo, ale jednostkowo nie więcej niż 5 marek i to przy uwzględnieniu takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. No to z żywego niewolnika ma się znacznie więcej korzyści. Jeszcze jak mu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, żeby sobie kupił makigigi, no to on do śmierci będzie na nas pracował i nawet nie będzie sobie zdawał z tego sprawy. Będzie szczęśliwy. Więc no a to o to chodzi, żeby ludzie byli szczęśliwi, więc to. A jeszcze jak im się wytłumaczy, że to tak właśnie będzie najlepiej, to. A tak im się będzie tłumaczyło, że to najlepiej. Ja kiedyś tak trochę może po bandzie pojechałem, ale wyobrażam sobie tak, że no, jak już ta godzina prawdy nastąpi i ta prawda w całej straszliwej postaci się objawi. No to już nie będzie można tam tu koloryzować, że nie oddamy ani guzika i tak dalej. No to wtedy co nam, powiedzmy, naczelnik państwa, jeśli będzie stał na czele państwa. Ale Donald Tusk by to samo nam powiedział. No dobra, zdradziliśmy was. Ale to lepiej, że to my, a nie oni, bo oni jakby was zdradzili, to jeszcze gorzej by było. A tak to możecie się uważać za szczęściarzy. Właściwie Polska odniosła sukces kolejny. O, to, tak. Myślę, że bardzo wielu ludzi w to uwierzy.